Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Tomcio Gracza, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii pierwszej i w dzisiejszym odcinku znów będą sprzedaże u mnie tutaj na kanale. Już tu pierwszy zestaw mam z pszenicą uszykowany. Zobaczymy, czy będą takie bugi, jak na seriach poprzednich, że nawet będę musiał z ciągnika wysiadać i wsiadać, żeby sobie załadować zboże na przyczepę z tutaj tego mojego silosu, ale to zobaczymy. Ogólnie troszkę mi się kaski też pozmieniało tu na tej serii podczas przewijania, bo sprzedawane były na bieżąco co miesiąc, czyli tam co jeden dzień, jak przewijałem warzywa. A i dziś być może jakaś nowa maszynka tutaj wleci na serii. To się jeszcze okaże, ale myślę, widząc tam konta, to i raczej na pewno wleci. Wleci tutaj coś nowego. Fakt faktem, to mi przeciągnie nieco sezon, ale na razie chcę się tutaj w to bawić na tej serii. Więc dzisiaj raczej na pewno wleci ten nowy nabyteczek. Jeżeli nie zdążę dzisiaj tego zakupić, to zakupię go na kolejnym odcinku. Ale ta maszyna, którą chcę tu kupić, i tak się pojawi. Tak jak mówię, jak nie dzisiaj, to w kolejnym odcinku z serii. A i mamy pierwsze 9 koła zarobione. A jeszcze mam bodajże sorgo i rzepak do sprzedaży. Więc tu jeszcze dwa kursy będą dzisiaj ze sprzedażą. Także co nieco się tutaj jeszcze zarobi. No i powiem wam, tutaj zastanawiam się nad dokupieniem drugiej przyczepy, takiej właśnie do transportu zboża, coś takiego, coś większego niż ten Wagler. Raczej to będzie jakiś tandem.
Ale to nie teraz. Jeszcze nie teraz, widzowie. No i tu jak widzicie, zeszły mi te jajka, które miałem u kur. Sprzedałem na poprzednim odcinku. Czyli tutaj też są jakieś takie kurcze ugi bugi dalej. A że nagrywam odcinek po odcinku, także nie zdążyłem trochę tego ogarnąć, ale to poza odcinkami jakoś ogarnę sobie. Wracając do tematu poprzedniego odcinka, sprzedałem sobie te jajka, przywiozłem sobie nawozy. Opryskałem tam te pola, które nie były opryskane, a już miałem zboże posiane. Także tutaj troszkę też pracy sobie na odcinku porobiłem. No tak sobie też wtedy pomyślałem. Takiego odcinka tutaj na tej serii nie było. Z typowych ogarnięć takich. Ja jak wleci, to się nic nie stanie. Taki odcinek był też nieco inny jak zawsze. Jeżeli oczywiście taki odcinek jak poprzednie wam pasują tutaj na kanale u mnie, to dajcie znać w komentarzach. To wtedy będę się starał robić częściej takie odcineczki. Powiedzmy, wtedy by wychodził taki jeden odcinek w sezonie z takiej serii.
taki, można powiedzieć, odcinek u mnie inny niż zwykle, bo ani to ogarnięcia, nie wiem, zwierząt, coś takiego, ani się inaczej, ani praca w polu, ani zbiory, siewy, takie coś troszkę innego. Kurde, ale bym ich wydzwonił. W ostatniej chwili, widzowie, tutaj odbiłem. Rzepa. O, sorgo. Jeszcze sobie polecę teraz z sorgiem. Ale zanim pojadę, sprawdza, na promkach akurat nie ma nic, co by mi tu było potrzebne. Tam by mi wydzwonił, a tu już mi wydzwonił. Kurczę.
I zaraz się sprzeda tutaj to sorgo. I wtedy odstawię sobie na czepę i pojadę sobie na sklep po ów nabytek. Grze, kurczę, ładnie, ładnie tutaj stan konta. No fakt faktem jest nieźle jeszcze tych kredytów, ale no w sumie mógłbym je teraz spłacić, ale potrzebuję też tamtą w sumie nie jedną aktualnie maszynę. Ale jedną będę kupował teraz, a drugą zobaczymy, może pod jesień, po żniwach. Już to wie. W sumie tą przyczepę sobie odstawię tutaj. I już mogę lecieć na sklep, pod sklep. Zakupić ten nowy nabyteczek. Zatorek niech sobie tutaj stoi, nawet go nie będę gasił. To nie jest tu, a to jest tu. Bo ponieważ mam zamiar kupić właśnie taki zbieracz kamieni, przez parę sezonów na pewno się tym będę zajmował. O, 47 jeszcze mi zostało, widzowie. Coś sobie chociaż tutaj luknę. 45. Taki Brandner jako, że tak powiem, do wapna. Ale to mówię, to jak już to tą brandnerkę bym sobie kupił.
Jakoś na jesieni. Albo na wiosnę, nie wiem, nie wiem jeszcze dokładnie, ale wleci za niedługo. W każdym bądź razie, odcinek dzisiejszy ja już będę kończył. Oczywiście, kto nie widział odcinka poprzedniego, tego serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam Was na Discorda kanału, link macie jak zawsze w opisie odcinka, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć, na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.